To paradoks, ale z punktu widzenia chrześcijaństwa zawsze lepszy jest stary dyktator niż nowe, rzekomo demokratyczne władze. Tak było i w Egipcie, i w Iraku, i podobnie, jakby to szokująco dla ludzi Zachodu nie brzmiało, jest w Syrii. W Iraku po zmianie Saddama Husajna, po obaleniu Saddama Husajna, liczba chrześcijan skurczyła się z 2 milionów do 200 tysięcy. Wprawdzie nie wszystkich zamordowano, to oczywiście ogromny sukces. Zamordowano tylko kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy, ale reszta, 1 800 000 chrześcijan z Iraku po prostu uciekło przed prześladowaniami. W tej chwili podobny proces, choć na mniejszą skalę, widać w Egipcie, gdzie koptowie powoli emigrują, powoli uciekają przed prześladowaniami Bractwa Muzułmańskiego, które wygrało, przypomnijmy, ogłaszane jako demokratyczne w Europie wybory. I podobnie może być w Syrii, gdzie chrześcijanie generalnie wspierali Baszara al-Assada. Wspierali go dlatego, że on gwarantował tej 10-procentowej mniejszości względne bezpieczeństwo. W Syrii chrześcijanie tworzą gigantyczną, ogromną mozaikę, począwszy od syriackiego kościoła ortodoksyjnego, który wbrew nazwie nie jest prawosławny, ale jest kościołem przedchalcedońskim. Jest to kościół, w którym odprawia się jeszcze cały czas liturgię w języku aramejskim, czyli w języku, w którym kiedyś posługiwał się Jezus Chrystus. To są Maronici, czyli jedyny kościół wschodni, który nigdy nie zerwał jedności z Rzymem i do tej pory w tej jedności potwierdzonej na soborze laterańskim trwa, ale to także rozmaite kościoły unickie, kościół jedyny w swoim rodzaju, asyryjski kościół wschodu, czyli no, nazwalibyśmy go, moglibyśmy go nazwać kościołem nestoriańskim, czyli tak zwany kościół przedefeski, i wszyscy ci chrześcijanie tak naprawdę w dużej mierze liczą na to, że Baszar al-Assad wygra. A jeśli bowiem wygrają rebelianci, opozycje, jak ich ładnie nazywamy w zachodnich mediach, to wraz z nimi albo na ich plecach do władzy dojdą muzułmańscy ekstremiści. I tego chrześcijanie boją się najbardziej. Ale żeby było jeszcze bardziej skomplikowanie, to i prezydent Bashar al-Assad ma swoich ekstremistów. Bo w Syrii, w odróżnieniu na przykład od Egiptu, każdy ma swoich ekstremistów. Hezbollah na przykład popiera prezydenta Assada.